Witamy serdecznie drużynę Stychów ze szkoły podstawowej nr 36, nie mylę się, tak, z opiekunem Arturem Sajewiczem, który jest nauczycielem wychowania fizycznego i wychowawcą niektórych z Was, tak? Panie Arturze, proszę nam szybko opowiedzieć, w jaki sposób doszło do tego, że ta drużyna powstała? Znaczy, ona już powstała bardzo dawno temu. Generalnie nasza szkoła prowadzi klasy o profilu hokeja na lodzie i unihokeja, więc jakby, a z racji tego, że te dwa sporty, te dwie dyscypliny są pokrewne, więc tutaj nie widzieliśmy przeciwwskazań, żeby tutaj przyjechać. Zresztą już nie gramy od dzisiaj, więc no, taka naturalna kolej rzeczy, że tutaj jesteśmy. Czyli drużyna jest zaprawiona w bojach, tak? Tak, mamy kilku debiutantów, jak zresztą widać. Nawet pierwszoklasistę mamy jednego, trzecioklasistę, więc... Przepraszam, a który to pierwszoklasista? A powiedz nam, jak się nazywasz? Kacper. Kacper, a na nazwisko? Śpiewak. Gratuluję Wam przede wszystkim zajęcia trzeciego miejsca w tym turnieju. No, było bardzo dużo emocji. Ja zapytam zawodników, którzy uskuteczniali rzuty karne. Co czułeś, kiedy strzelałeś rzut karny? Przedstaw się może. Dzień dobry, nazywam się Dawid Kojęta. No, gdy strzelałem ten karny, to na pewno była duża presja, lecz udało mi się jakoś strzelić tego gola i doprowadzić drużynę do zwycięstwa. Gratuluję, bo to również dzięki Wam i Waszej postawie drużyna zajęła trzecie miejsce. Tak, przedstaw się, bo Ty byłeś drugim strzelcem, prawda? Mam na imię Bartek Stochmiałek. No tak jak Dawid wspomniał, też właśnie bardzo mocna presja była, emocje, no nogi się trzęsły, ale wygraliśmy. Mam nadzieję, że będziemy dalej współpracowali wszyscy razem i dążyli do zwycięstwa. Świetnie, no jaka dojrzała wypowiedź, no wielu sportowców wyczynowych by się mogło uczyć od Ciebie wypowiedzi. Chciałam zapytać bramkarza, bo bramkarz to jest taka trudna rola, prawda, w tej dyscyplinie. Co jest dla Ciebie najtrudniejsze, kiedy bronisz? Najtrudniejsze jest karne i gdy przegrywamy, bo to jest naprawdę, dla mnie jest odpowiedzialność dla kolegów, no i cała... Emocje się wtedy dzieją, naprawdę. Rozumiem, że jak przegrywacie, to winicie bramkarza? Nie, całą drużynę. Cała drużyna wygrywa i przegrywa. Świetnie, gratulujemy Wam jeszcze raz wspaniałego sukcesu tego trzeciego miejsca i w takim razie życzymy dalszych sukcesów sportowych. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.